Anna Więckiewicz, witam i zapraszam na serwis informacyjny. W dzisiejszym wydaniu m.in. budowa Centrum Sportowo-Edukacyjnego imienia Kazimierza Dejny, nagroda za baseny, relacja z biegu kociewskiego. Centrum Sportowo-Edukacyjne imienia Kazimierza Dejny powstanie w miejscu dawnego hotelu Rekord na stadionie przy ulicy Olimpijczyków. Na jego budowę miasto pozyskało ponad 26 milionów złotych z Polskiego Ładu. Budowa rozpocznie się w przyszłym roku. 5 października prezydent podpisał umowę z wykonawcą. Koszt inwestycji to ponad 31 milionów złotych. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2025. To ma być centrum, w którym oczywiście przede wszystkim będziemy edukowali dzieci, młodzież, ale również ma stanowić swego rodzaju atrakcję turystyczną dla ludzi, którzy będą Starogard odwiedzać. W obecnych czasach mamy bardzo dużo tych dużych stadionów, ale jeżeli chodzi o takie stadiony, na których możemy zrobić mecze U19, mecze kobiet, to właśnie ten w Starogardzie jest, można powiedzieć, jednym z najlepszych tutaj w naszym województwie. I bardzo cieszymy się, bo trzeba przyznać, że ten były hotel troszkę tutaj straszył, więc ten nowy projekt wygląda bardzo pięknie. Jesteśmy z tego zadowoleni. Pan minister jeszcze obiecał, że może zarobić światła, także trzymam tutaj za słowo. Marszałek województwa pomorskiego nagrodził osoby i podmioty za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie pomorskim za 2022 rok. Wyróżnienia wręczył podczas regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki. Nagrodę główną w kategorii Zielone Inwestycje w Turystyce otrzymał kompleks basenów letnich w Starogardzie Gdańskim. Statuetkę i dyplom odebrał prezydent miasta Janusz Stankowiak. 8 października w naszym mieście odbył się 31. bieg kociewski z Polfarmą. Uczestnicy pokonali 10-kilometrową trasę z ogromnym zaangażowaniem i pasją. Najszybszym biegaczem wśród mężczyzn okazał się Krzysztof Gosiewski. Na drugim miejscu uplasował się starogardzianin Mateusz Niemczyk. Podium zamknął Michał Lewandowski z LLKS Ziemi Kociewskiej Skurcz. Wśród pań kolejny raz najszybsza była Marta Łagownik, drugie miejsce zajęła Krystyna Bochomiakowa, trzecia dobiegła Katarzyna Pobłocka-Głogowska z Lęborka. Serdecznie zapraszam do Starogardu. Dzisiaj wiatr był taki, powiedzmy szczerze, dla biegaczy niesprzyjający, natomiast jak biogen jest korzystny, to jest trasa do życia. Trasa super. Mam nadzieję, że zostanie dostępna okresowa. W ogólnopolskiej akcji, jaką jest Noc Bibliotek, licznie wzięły udział dzieci, młodzież i dorośli ze Starogardu i okolic. Miejska Biblioteka Publiczna imienia księdza Bernarda Sychty po raz kolejny stała się miejscem spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności, sprzyjającą wymianie idei i integracji. W drugiej części serwisu m.in. inauguracja roku akademickiego UTW, Klub Seniora Złota Jesień pełen nowej energii, przegląd twórczości artystycznej Spotkajmy się. 4 października w sali widowiskowej SCK odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III wieku Scentrum. Zajęcia rozpoczęło ponad 200 seniorów. Tego samego wieczoru odbył się również koncert Gdańskiej Orkiestry Akordeonowej Pulsanti. Wydarzenie odbyło się w ramach stypendium prezydenta miasta Starogard Gdański w dziedzinie kultury. Jego pomysłodawcą jest starogardzianin Paweł Ratajek. W klubie Seniora Złota Jesień w świetlicy ODK na osiedlu 60-lecia w Starogardzie odbyła się natomiast inauguracja pod nazwą Muzyka łączy pokolenia. Członkowie klubu spotkali się po wakacyjnej przerwie. Przywitał ich przewodniczący klubu Kazimierz Zimnak oraz zastępca prezydenta do spraw społecznych Maciej Kalinowski. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za Państwa aktywność, szczególnie Państwa przewodniczącemu, który jest także członkiem Rady Seniorów. I ten głos tej Rady Seniorów jest dla nas naprawdę bardzo ważne. Nasi seniorzy spotykają się tutaj cyklicznie od października do maja. Organizujemy tutaj różne ciekawe spotkania, wykłady edukacyjne, mamy zabawy taneczne, warsztaty różnego rodzaju. Także na to wszystko, drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy. Kochane seniorki i rodzynki, kochani seniorowie, witam wszystkich po przerwie wakacyjnej bardzo serdecznie. Życzę Wam na okres zimowy dużo zdrowia. Mam prośbę gorącą, żeby taka frekwencja była zawsze, żebyście byli tak solidarni jak dzisiaj. Ja będę o tym pamiętał, bo prawdopodobnie ze względu, że jestem wiceprezydentowiście przyszli wszyscy, tak, żeby jak najwięcej zadawać pytań panu prezydentowi.
12 zespołów oraz 11 indywidualnych wystawców zaprezentowało swoje talenty podczas 26. Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Spotkajmy się, zorganizowanego przez Starogardzki Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Nie tak koleżu, ja swojej kochanki, u której przebywał wieczory randki. Zwycięską szkołę, która wykręciła najwięcej kilometrów w Pucharze Rowerowej Stolicy Polski, poznaliśmy już w lipcu. To społeczność zespołu szkół zawodowych najbardziej zaangażowała się w rowerową akcję dla naszego miasta. 5 października spotkaliśmy się z rowerzystami, którzy w największym stopniu przyczynili się do tego wyniku. Bardzo nam było miło odebrać dzisiaj puchar dla społeczności szkolnej, która najlepiej wypadła w rywalizacji rowerowej o puchar miast, w rywalizacji aktywne miasta. Nasza szkoła po raz drugi brała udział w takiej akcji, ale pierwszy raz mogliśmy wygrać puchar. W tym roku około 80 uczniów zapisało się do rywalizacji, około 50 aktywnie jeździło. Za mną stoją nasi najlepsi rowerzyści. Do grupy tej należeli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz sympatycy szkoły, którzy chcieli wspierać naszą grupę. Nasza grupa nazywała się ZTZ Zawsze Razem, bo wszystko u nas robimy wspólnie. Starogardzki Oddział Polskiego Związku Głuchych świętował swój dzień. Jego członkowie spotkali się 7 października. Zebranych gości przywitały prezes koła PZG Joanna Cwojdzińska oraz pracownik oddziału Katarzyna Kielusiak. W imieniu prezydenta miasta Janusza Stankowiaka życzenia wszystkim osobom z dysfunkcją słuchu złożył wiceprezydent Starogardu Tadeusz Błęcki. Na uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski w restauracji Kociewianka spotkali się członkowie koła Powiatowego Związku Niewidomych w Starogardzie Gdańskim wraz ze swoimi opiekunami i przewodnikami. Wspólnie uczcili święto ludzi niewidomych i niedowidzących. Spotkanie było okazją do życzeń i podsumowań. Życzę zdrowia i takiego zrozumienia drugich ludzi. U nas w urzędzie zrozumienia państwa coraz bardziej jest. I tego faktem jest, że nasz urząd zmienia się bardzo dla państwa. Przy moim gabinecie pojawiły się oznakowania, które pozwolą odczytać, w którym gabinecie państwo mogą wejść. Więc kolejne zmiany w urzędzie dla państwa także są, a to też za przykładem całego koła, które nam odpowiada, jakie potrzeby z państwa strony są potrzebne. Dzień Białej Laski, Święto Niewidomych. Z okazji naszego święta życzę, aby świat stawał się dla nas przyjazny, a wszystkie zamknięte dotąd drzwi zostały otwarte. Magdalena i Adam Jakub Haras, Weronika Stańczak i Józef Olszynka, czyli grupa Chaos, to autorzy 4. już muralu w Starogardzie Gdańskim. Po raz kolejny ozdobili wielkoformatowymi malunkami blok na osiedlu Mikołaja Kopernika. Tym razem swoje dzieło poświęcili patronowi osiedla. Przedsięwzięcie sfinansowały zakłady farmaceutyczne Polpharma. Wsparcia udzieliło Stowarzyszenie Starogard 2030. Zapowiedzi wydarzeń. Już w 2024 roku targowisko w Starogardzie Gdańskim zostanie zadaszone, a boksy będą bardziej uporządkowane. Do połowy października miasto zamierza ogłosić przetarg na wykonawcę robót. Chcesz zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki? To proste. Wejdź na stronę szlachetnapaczka.pl, wypełnij krótki formularz i poczekaj na kontakt ze strony rekrutera ze Szlachetnej Paczki. Informacje sportowe. Po zaciętym pojedynku 6 października lider Świt Szczecin minimalnie lepszy od KPS-u. Szczecinianie po bramce strzelonej z rzutu karnego w 6 minucie odnieśli wygraną 1-0. Kolejny mecz KP Starogard zagra z drużyną Gdynia 1922 na murawie przeciwnika. Niestety nie udało się zdobyć 2 punktów w sobotnim meczu Sensation Kotwicą Kołobrzeg. Mimo pogoni w 4. kwarcie przegraliśmy 60-68. Zapraszamy na kolejny mecz dziś o 17:30 Kociewskie Diabły kontra KKS Polonia Warszawa. Następny mecz nasi koszykarze zagrają 18 października przeciwko Enea Basket Poznań. Dziękuję i do zobaczenia w następnym tygodniu.